Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś zajmiemy się recenzją Informa Chalanolu. Teraz na ekranie widzicie mój skład. Oczywiście mógłby on wyglądać tak, ale postanowiłem, że w recenzjach będę dostosował trochę niekonwencjonalne rozwiązania, jeśli chodzi o budowę drużyny pod określonego gracza. Link macie oczywiście w opisie, a jeśli macie pytania do poszczególnych zawodników z tej jedenastki, to piszcie w komentarzach na YouTubie lub na Facebooku na grupie budowlańców. Przejdźmy teraz do właściwej treści. Do tej pory moim ulubionym Turkiem był gościu z naprzeciwka sprzedający naprawdę dobry kebaby 24 godziny na dobę. Jednak to, co wyprawia Hakan Çalhanoğlu, sprawia, że to gracz Bayeru Leverkusen przewodzi teraz w tej klasyfikacji. Co prawda trzeba wydać na niego więcej niż na przeciętnego kepsa, bo cena to około 50 tysięcy końców. Ale do rzeczy. Zawodnik ten ma 4 gwiazdki sztuczek oraz 5 gwiazdek słabszej nogi. Obie te cechy bardzo przydają się w meczu. Pace wynoszący 75 oraz dribbling oceniony na 81 nie dają możliwości swobodnego kiwania przeciwników bez użycia choćby podstawowych sztuczek. Niestety Çalhanoğlu jest stosunkowo wolnym zawodnikiem i średnio sprawdza się jako napastnik. To, co jednak wyróżnia Hakana, to niewątpliwie wspaniałe podania oraz longshoty. Oba te zagrania można wykonywać zarówno prawą, jak i równie użyteczną lewą nogą. Warto też wspomnieć, że wykończenie ocenione na 72 w grze czuć jakby było ocenione przynajmniej na 80-82. Dzieje się to ze sprawą dobrej siły strzału, przez co bramkarze nie mają czasu na reakcję i mocne uderzenie z pola karnego bardzo często ląduje w siatce. Çalhanoğlu to gracz stworzony na ofensywną pomoc. Jeśli jednak w meczu będzie moment, gdzie wcieli się w rolę napastnika, to bardzo dobrze kontroluje linię spalonego oraz całkiem nieźle ustawia się. Jego największym minusem jest siła, oceniona na 55. W następnym odcinku na pewno zajmę się kimś silniejszym, bo lekko zaczyna mnie denerwować tak łatwe przepchnięcie mojego gracza przez byle kościelnego. Zapraszam teraz do obejrzenia reszty przygotowanego materiału, a później zajmiemy się oceną tego zawodnika. Tak jak mówiłem, czas na realną ocenę tego zawodnika. Pace, no tak średnio bym powiedział 7,5 na 10. Dribbling, tutaj było trochę lepiej, 8 na 10. Strzały, naprawdę bardzo dobrze, nieważne z jakiej odległości, strzał zawsze zagroził bramce, 9,5 na 10. Podania, nie ma większych zastrzeżeń, 9 na 10. Fizyczność, no tutaj było bardzo słabo, jedynie 6 na 10. Ocena wartości i przydatności zawodnika. No według mnie to napastnicy często decydują o losach meczu i oni są najbardziej wartościowi. Jednak przez to, co Çalhanoğlu wyprawia na boisku, daje 8 na 10 i również ocena ogólna tego zawodnika to 8 na 10. Na dziś to tyle, jeśli materiał Ci się podobał, nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrybowania tego kanału. Na dziś to tyle, trzymajcie się, na razie i piona! Hey guys, thanks so much for watching Act My Age. Make sure to click below to watch some other videos I've released recently, as well as behind the scenes from Act My Age to see how we made this video. New album.